to już chyba druga część jest filmu. Bo akurat ja mam po 10 minut nagrywanie. Także podjeżdżamy do tego skrzyżowania, co mówiłem, gdzie się znajduje stop. Jest pewne, że tu policja zawsze gdzieś stoi. To jest żniwo dla nich. Żniwo dla nich tutaj Polaków zawsze łapią. No i widzicie. Nikt nie patrzy, czy samochód jedzie, czy nie jedzie. Oni mogą. Tu się zaraz znajduje stacja benzynowa, co bardzo obserwują ruch. A to miasteczko nazywa się Zakamene. Przynajmniej się tak pisze. To jest droga na Dolny Kubin. Bardzo dobra droga, prościutka, trochę kręta. Przed Dolnym Kubinem jest dużo zakrętów. Aż do Orawskiego Podzamczoka. Ale się fajnie jedzie. Ale niestety trzeba uważać, jak już wspomniałem w poprzednim filmie. Trzeba uważać, bo kary są wysokie. Dlaczego kary są wysokie? No wiadomo. Podpadliśmy bardzo dużo Słowakom. Słynny rajd dziennikarzy. Samochodem na trzeciego. Co zabili Słowaka. Nie wiem tam, czy jedna osoba, czy dwie. Wtedy zginęły. No ale dzięki kamerce, który prawdopodobnie Polak film dostarczył. Wypadek był pokazany na cały świat. Muszę wam podpowiedzieć, że będą dwa samochody jechać, Słowak i Polak. No to wiecie, kogo zatrzymają. Wiadomo, nie muszę nic mówić. Tak się przekonałem w miejscowości Trnawa. Czech jechał, ja jechałem. Czech dostał połowę kary mniej. Dlaczego? Nie wiem.
niektóre rejestracje są przygraniczne, zaczynają się na NO. Sami tutaj mieszkają pograniczniaki, celnicy. Także oni widzę, że tu mają większą swobodę niż ja. Znają się chyba jak stare łyse konie. Także ja tylko wam podpowiadam, uważajcie. Ale widzicie, 60 na godzinę jest ograniczenie, jadą 60. Za bardzo się nie spieszą. U nas to by mi chyba zatrąbili. Ale ładnie, ładnie jest dookoła. Góry, lasy. Pogoda dzisiaj ładna. A jest sierpień. 21 rok. Miejscowość Breza. No i spowalniają. Więc wiedzą, że lubi tu być policja. No jadę 55 teraz. Widzicie, droga prosta. Odwołanie miejscowości Breza.